Chwała na wysokości Bogu. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono tron, a przedwiecznie zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Alleluja! Alleluja! Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochani pielgrzymi, zakonni, duchowni na czele z ojcami Paulinami, przewodnikiem 306 pielgrzymki na Jasną Górę i umiłowani pielgrzymi świeccy. Ci wszyscy także bracia i siostry, którzy zechcieliście towarzyszyć wyruszającym tego poranka pielgrzymią drogę, pielgrzymom i uczestniczycie tej Eucharystii. Moi kochani, pomyślałem sobie, że ta pielgrzymka to jest taka reprezentacja wielowiekowej historii naszego narodu, naszego chrześcijańskiego narodu, który w chwilach wolności i w chwilach zniewolenia i w chwilach trudnych, i w chwilach prosperity idzie przez życie z Bogiem, Zbawcą naszym Jezusem Chrystusem i Jego Matką Marią. Jest to taka reprezentacja wierności naszego narodu Bogu, Chrystusowi, Kościołowi, przez Maryję i wraz z Maryją. I to jest wielkie świadectwo. I to jest piękne świadectwo. Dzisiaj wyruszamy w 306 pielgrzymkę na Jasną Górę, w święto przemienienia Pańskiego. W ten dżdżysty, chłodny poranek, tak bardzo tęskniliśmy za chłodem w ostatnim czasie. Dżdżysty, Pan zesłał nam deszcz z nieba, który jest przecież, woda jest przecież jednym z symboli Ducha Świętego. I przywołujemy Ducha Świętego, ażeby w tej pielgrzymce nam towarzyszył, by ona przyniosła jak największe, najgłębsze, najwspanialsze duchowe i moralne owoce zarówno w życiu indywidualnym, w życiu społecznym, jak i w życiu narodowym naszej Ojczyzny. Moi kochani, rozpoczynacie tę wędrówkę w wielkie święto. Święto przemienienia Pańskiego. Tak sobie pomyślałem, że
główna wymowa tego święta stanowi jakby program pielgrzymowania. Tak bym osobiście to przeżywał i tym się z wami dzielę. Dzisiaj liturgia słowa w trzech czytaniach, bo przeżywamy niedzielę, ukazała nam na początku w Księdze Daniela zapowiedź chwały Pana. W drugim czytaniu, w fragmencie drugiego listu świętego Piotra jest świadectwo Piotra o tym wydarzeniu. A Ewangelia, fragment Ewangelii według świętego Mateusza stanowi opis tego wydarzenia z najwspanialszym świadectwem o uwielbionym i chwalebnym Panu, które dał sam Bóg Ojciec. Oto mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Bo nam także grozi pewnego rodzaju przyzwyczajenie, pewnego rodzaju rutyna, że podczas modlitwy, podczas naszych rozważań, rozmyślań, w całej sferze życia religijnego, my możemy nie przeżywać spotkania z naszym Zbawicielem uwielbionym, który jest Synem Człowieczym, ale prawdziwym Synem Boga, posłanym dla naszego zbawienia. I to jest także, myślę, intencja pielgrzymowania, bym podczas każdej modlitwy, którą odmawiam, spotykał się z moim Panem i Bogiem w Jego chwale i przypominał sobie o celu mojego życia, bym podczas każdej mszy świętej przewijał się poprzez tę zewnętrzną, ludzką, doczesną płaszczyznę i wchodził w głębie, by rzeczywiście przeżyć spotkanie z Nim w Jego chwale. Myślę, że powinniśmy to czynić intencją także naszego pielgrzymowania, żeby ten wymiar chwały, uwielbienia, życia wiecznego nigdy nie zniknął z naszej wiary, z naszej religijności, z naszego przeżywania życia inspirowanego chrześcijańską wiarą. Trzecią intencją, myślę, tego pielgrzymowania i w wymiarze indywidualnym, ale także w wymiarze społecznym i narodowym powinna być prośba za przyczyną naszej Matki Królowej, byśmy pogłębili, naprawili każdy z nas i cały naród nasze posłuszeństwo Bogu i Chrystusowi. A co jest głównym przesłaniem w tym posłuszeństwie? Teoretycznie to proste. W praktyce mamy z tym olbrzymie problemy. Pan Jezus powiedział: daję wam przykazanie nowe, mandatum nowym, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Moi kochani, my mamy z tym największe problemy. Każdy z nas, mniejsze lub większe, ten rozdźwięk między deklarowaną wiarą a praktyką życia można zauważyć w życiu każdego z nas. Nieraz on jest tak wielki, że aż gorszący. Nieraz on jest trwały. Bo raz upaść i się podnieść to jest coś normalnego. Ale trwać w upadku. Z jednej strony mówić, że jestem człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, uczestniczyć w nabożeństwach, a w stylu życia ukazywać, że nie mam nic z tym wspólnego. Mamy z tym wielki problem w Polsce. Jesteśmy coraz bardziej, może nie coraz bardziej, ale bardzo skłóceni. Nie potrafimy sobie przebaczyć. Nie potrafimy na pierwszym miejscu stawiać Boga i godności człowieka
tylko jakieś swoje mniejsze czy większe interesy. I to idzie od góry. To jest nieraz nagłaśniane przez media. Dochodzi do takich skandali, że ludzie już są tak skłóceni, iż uczestnicząc w tej samej Eucharystii nie potrafią sobie przekazać znaku pokoju. Czy tak nie jest? A Chrystus mówi: daję wam przykazanie nowe, byście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. To tak, jak ja was umiłowałem, świadczy o nowości tego przykazania. Bo on przebaczył, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i słabości i zaniósł je na tron krzyża, z którego króluje. I zmartwychwstał. I zesłał Ducha Świętego wraz z Bogiem Ojcem, by nam pomagać, byśmy szli w imię naszej chrześcijańskości i katolickości taką właśnie drogą. Każdy człowiek jest moim bratem i siostrą. I muszę rozróżnić błąd od człowieka błądzącego. Błąd odrzucić i nienawidzić. A człowieka, obojętnie jak czyni, zawsze kochać i pragnąć jego dobra. Moi kochani, powiem tak na koniec. Pan Jezus wziął ze sobą na górę trzech uczniów. Nie zawaham się powiedzieć. I o to Boga proszę, byście czuli się, każdy pielgrzym, byście się czuli zabrani przez Pana Jezusa także na górę. Bo idziecie także na górę. Idziecie na jasną górę. Ale żeby ta cała pielgrzymka była górą Tabor. Byście podczas pielgrzymki, a punktem szczytowym będzie spotkanie na jasnej górze, tak jak na górze Tabor, gdzie spotkacie Chrystusa uwielbionego wraz z Jego uwielbioną Matką. Naszą Matką i Królową. I by On umocnił wiarę każdego z nas w życie wieczne, że jesteśmy powołani do chwały bez końca. By umocnił nas na to, byśmy Go spotykali w naszym życiu religijnym. W życiu modlitwy, by ono prowadziło do życia pobożnego, czyli życia pobożnego. I by On ten przemieniony umocnił nas do stosowania autentycznego w życiu mandatu nowym. Daję wam przykazanie nowe, byście się wzajemnie miłowali. Maryjo, nasza Matko i Królowo, prosimy Cię o to. Wspieraj nas, pomagaj. Amen. Módlmy się za stanowiących prawo, aby respektowali prawo Boże i wartości chrześcijańskie. Ciebie prosimy. Módlmy się za przeżywających rozterki duchowe i kryzysy wiary, aby doświadczyli Bożej obecności w swoim życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do różnych sanktuariów, aby podjęty trud ubogacił ich wiarę i miłość do Pana Boga i Kościoła. Ciebie prosimy. Posłuszni Jego słowom, pośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś
świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest niedziela, zwykle są ogłoszenia. Mamy najważniejsze ogłoszenie. Otóż w dniu dzisiejszym wyrusza 306 warszawska pielgrzymka piesza z Warszawy na Jasną Górę. Taka prośba praktyczna jeszcze, proszę, abyśmy zachowali przejście przez środek kościoła. Jeszcze księża ojcowie powracają z Komunii Świętej. Proszę, aby mogli wrócić tutaj. Za chwilę poprosimy Jego Ekscelencję, księdza biskupa, o udzielenie nam błogosławieństwa przed rozpoczęciem naszego pielgrzymowania. Dziękujemy za sprawowanie Najświętszej Eucharystii, pokrzepienie nad Słowem Bożym. Prosimy przekazać Słowo pozdrowienia dla naszego pasterza, księdza kardynała. Zawieramy intencje naszej stolicy. Nie idziemy tylko we własnych intencjach, niesiemy dużo więcej z sobą. Zawieramy intencje papieża, Kościoła Powszechnego, naszej ojczyzny, rodaków, kraju za granicą. Po zakończeniu mszy świętej będzie chwila przerwy, około 15-20 minut i wyruszymy na pątniczy szlak. Czołówkę bardzo proszę, aby za chwilę udali się do kaplicy Matki Bożej. Stamtąd, tak jak to było w tradycji, wyruszymy na pierwszy etap w dniu dzisiejszym. Będziemy pielgrzymowali w grupach łączonych, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jako druga kolumna. Następnie grupy 10, 11, 13, 16 i grupy 15 również będą łączone. Idziemy w takim szyku do Magdalenki. Bardzo proszę, abyśmy byli zdyscyplinowani w sposób szczególny przy przejściu przez ulicę i naszej stolicy. Tych wszystkich, którzy pozostają w Warszawie, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego. Gromadzimy się codziennie w tej świątyni na mszę świętą. Modlitwę, abyśmy się wspólnie wspierali. W dniu dzisiejszym jeszcze dodam, będzie nam towarzyszyła Telewizja Polska. Będą chcieli mieć pewien materiał z naszego pielgrzymowania, aby to pielgrzymowanie niosło się do naszych domów, do naszych rodzin. Drodzy bracia i siostry, na początku naszej pielgrzymki przypomnijmy sobie, co jest jej podstawowym celem. Sanktuarium, które pragniemy nawiedzić, świadczy o pobożności wiernych, o ich czci względem Trójjedynego Boga, kulcie oddawanym Matce Bożej oraz o potrzebie przebaczania i nawrócenia. Często pielgrzymujemy, aby Bóg swoją łaską umocnił nasze życie chrześcijańskie oraz dodał nam zapału i gorliwości do wypełniania przykazania miłości. Prośmy Boga, aby wszyscy, którzy razem z nami rozpoczynają tę pielgrzymkę oraz wszyscy, których spotkamy na pielgrzymim szlaku, doświadczyli prawdy, że miejscem naszego ostatecznego wędrowania jest niebieskie Jeruzalem. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, Ty przeprowadziłeś Izraelitów suchą nogą przez Morze Czerwone i trzech mędrców za przewodem gwiazdy przyprowadziłeś do swojego Syna. Spraw, aby ta pielgrzymia droga cieszyła się Twoim błogosławieństwem i upływała w zdrowiu i radości pod opieką Najświętszej Maryi Panny, świętego Józefa i Rafała Archanioła. Niech będzie to czas wewnętrznej odnowy i duchowego odrodzenia, a kiedyś zaprowadzi nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami.